Czy pamiętacie państwo, czego słuchacie? To zatkajcie uszy. Ja powiem tym, którzy nie wiedzą, czego słuchają. Słuchacie słuchającego Radia City z Pomorza. Nadajemy ze Słupska. Słychać nas na całym Wybrzeżu Środkowym. Jesteśmy retransmitowani przez Radio Darłowo na częstotliwości 103,9 MHz i na częstotliwości ze Słupska słychać nas nawet w Redzie. Poważnie? Nawet w Redzie, bo przyszły listy stamtąd. Ale to jakiś cud. Jakiś zachodni wiatr bardzo mocno dmuchnął i z naszej anteny pourywał trochę sygnału i zaniósł bardzo daleko. Dobrze. Ale pewnie nas cały czas tam nie słyszą. No ale skoro napisali, to znaczy, że nas słyszą w Redzie. Proszę państwa, słychać nas również na obwodnicy gdańskiej. Jest takie miejsce tam w najwyższym punkcie. Słychać Radio City, jest takie miejsce. Dużo ludzi tam właśnie koczuje. Ci wszyscy, co tam stoją, jak jedziecie, to słuchają Radio City. Oni tam specjalnie jadą, żeby nas słuchać. Jeśli słyszycie nas, halo, Gdańsk, Gdynia, Sopot. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy, cześć, cześć, słuchajcie nas. Jak macie jakiś telefon, może zadzwońcie tutaj, powiedzcie, jaka pogoda jest tam na tej górce. Ja wiem, że niektórzy nawet śniadań nie jedzą, tylko tam jedzą. Rozkładają je dopiero w samochodach i tam jedzą, żeby słuchać Radio City. Docencie to, co robimy dla was, wy wszyscy, którzy jesteście w Ustce nad morzem, w Rowach, w Jarosławcu, w Darłowie, w Mielnie. Słuchajcie, polskiej stacji, my nie nadajemy z jakiejś łódki na Bałtyku. Jesteśmy naziemną stacją, na którą przez 2 lata rzucano klątwy. Różni towarzysze z Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej pisali listy do Bolesława Sulika, do Kwaśniewskiego, do Sejmu, do Bóg wie kogo jeszcze, że to, co robi Izdebski, to jest rewolucja, to jest kryminogenne, taki partyzant komunistyczny, wójt gminy Ustka. On mówił, że ja podburzam do przestępstw. Tak pisał. Cytowały to gazety. Szkop, poseł komunistyczny, pierwszy zaczął batalię z Radiem City. Muszę państwu powiedzieć, że straszeni byliśmy bombami, atakami bombowymi. Nawet niedawno. Straszono mnie wielokrotnie utratą życia, kalectwem i tak dalej, i tak dalej. Wielu ludzi pozakładało się, że odebrana zostanie koncesja, że Radio City nie przetrwa, że po prostu to, co my mówimy, wykracza poza wszelkie granice wolności słowa. Muszę wam powiedzieć, że właściwie wszyscy na początku współpracy ze mną w Radio City byli przekonani, że jednak tak będzie, że zostanie odebrana koncesja. Może w dniu dzisiejszym powiem państwu w związku z tą sytuacją tyle. Jestem dumny, że mogę to wam dzisiaj powiedzieć. Słuchajcie, wy wszyscy tchórze komuniści, wy wszyscy niewolnicy stalinizmu, Rakowskiego, Kiszczaka, NKWD, KPZR, niewolnicy pochodów pierwszomajowych, kołchoźnicy. Słuchajcie tego. Wy wszyscy dziennikarze z zapieca komunistycznej partii. Posłuchajcie tego, co teraz wam przeczytam. Żadna stacja w Polsce, proszę państwa, nie może przedstawić takiego dokumentu. Tylko Radio City. Nikt w Polsce nie poszedł tak daleko w walce o wolność mediów elektronicznych. Nikt w Polsce, żadna telewizja, może tylko Radio Maryja i ksiądz Ryzyk, dyrektor tego radia, poszedł tak daleko do przodu, w gąszcz pełny węży, zasadzek, sideł i dołów z gwoździami. Może właśnie on, tylko on troszeczkę w innym kierunku poszedł, ale do tego samego celu. Czytam wam dzisiaj bardzo ważną rzecz. I słuchajcie, wy wszyscy tchórze, śmierdzące lenie. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Decyzja numer 95/99 z dnia 20 lipca 99 roku. Nastawiajcie uszu, wy wszyscy, którzy w mediach pracujecie. Całe WSP. Słuchajcie tej lekcji, pamiętajcie ją do końca swojego zasranego życia, wy tchórze.
Można mówić, że Kwaśniewski jest gruby, że kłamie, że nam się nie podoba. Można mówić, że Jaruzelski okradał Polaków z wolności. To można mówić. Że ciąży dług na komunistycznej partii, który musi być spłacony. To też wolno mówić. Można mówić, że nie podoba nam się to i owo. Można mówić w Polsce, że nam się konstytucja nie podoba, że trzeba ją zmienić, że są fatalne artykuły. Powiem wam coś, co najlepiej zobrazuje to wszystko. Proszę państwa, bardzo ciężko mi było czasami w Radio City. Mówię wam uczciwie. To było wielkie ryzyko, jakie podjąłem sam. Nie było żadnego wsparcia. Jedynie słuchacze, którzy dodawali mi po prostu skrzydeł, śmiejąc się i żartując ze mną. Ale to nie była łatwa sprawa. Muszę państwu powiedzieć, że gdyby ktoś w radio jakimś w Ameryce dostał taki list od takiego nadzorującego emisje radiowe ciała, ten list to by się śmiał, powiedział, że w ogóle po co to jest, o czym to świadczy, ale w Polsce, która 50 lat miała knebel w ustach w eterze, to jest przełomowa sprawa. To wyznacza nowy kierunek polskiej radiofonii. Ten list. Miejcie świadomość tego, że w Polsce jest wolność słowa. Ja mówiłem wam to już od samego początku, jak tylko zacząłem mówić przez mikrofon Radio City. Nikt nie wierzył, nikt dzisiaj się nie przyzna do tego, że słyszał coś takiego. Ja mogę wam otworzyć nasze audycje z marca, z kwietnia, kiedy mówiłem o wolności słowa. O tych wszystkich palantach, którzy chcieli tłumić swobodę przekazu informacji w Polsce, pisząc swoje zasrane listy i skargi. Komuniści z ZMS-u, z PZPR. Wygrywamy, proszę państwa. Wygraliśmy. Mamy dowód na to w rękach.